Czytamy w Ewangelii Jana, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty. Jest cały długi tekst, opis tej Ewangelii Janowej, kiedy stała przed grobem i płakała, i cały ten jaw, więc trochę ten tekst zgłębimy, żeby zobaczyć, co tak naprawdę się tam dzieje. Wcześniej czytamy o tym, od pierwszego, że przyszła razem z Piotrem i Janem do grobu. I tutaj widzimy, że pojawiają się takie określenia dotyczące tego, że oni zobaczyli, że ten grób jest pusty. I w przypadku pierwszym Piotr, kiedy się nachylił, zobaczył, użyte jest greckie słowo teoreo, czyli widzieć, patrzeć. Widzę, patrzę, ale nie rozpoznaję tego głębią. I tak jest w przypadku Piotra i Marii Magdaleny. Natomiast potem czytamy, że Jan pochylił się do grobu i zobaczył, i użyte jest słowo choreo, czyli wewnętrzne duchowe poznanie. I Jan to napisał, zobaczył i uwierzył. Czyli jego serce było poruszone. W języku polskim te słowa nie oddają wszystkiego. Dlatego musimy właśnie posługiwać się greką, żeby umieć odczytać głębię tych słów. I to jest zobaczył i uwierzył, choreo, czyli czynność dokonana i trwająca, jako doświadczenie wiary, które daje zbawienie. Jan zobaczył i uwierzył, dlatego odszedł. Jan już miał to doświadczenie, że Jezus jest zmartwychwstały. Piotr zobaczył, widział i nic nie widział. Maria tak samo zobaczyła, że grób jest pusty, i była przerażona tą sytuacją. Dlatego w 11 wersecie czytamy, że Maria stała przed grobem płacząc. Stała płacząc. Więc możemy powiedzieć, że właśnie tutaj ujawnia się to, co mówi Marta Robert, że ona właśnie w tej nieoczyszczonej swojej miłości, ona tak bardzo namiętnie chce zobaczyć to ciało Jezusa, bo ona przyszła je namaścić. I ta miłość, Jan odszedł, Piotr odszedł, a ona została. Ta miłość nie pozwala jej odejść, odwrócić się od tego grobu, no bo to jest to miejsce, gdzie on był złożony. Więc trwa w tym miejscu, gdzie zagubiła ciało Jezusa, gdzie go straciła z oczu. I nie odchodzi, tak jakby w ogóle nie mogła się ruszyć z tego miejsca, ponieważ ją interesuje tylko Pan i Jego ciało, nawet jeżeli ono jest martwe, bo ona w tym celu przyszła tutaj, żeby namaścić to ciało, więc chce go znowu dotknąć. To martwe, zimne ciało, a więc traumatyczne przeżycie, na które ona się też decyduje. Ale nawet to, żeby mieć tego umarłego Jezusa. Ale grób jest pusty. I ten pusty grób mówi jej o nim, bo on tu był. Jest ostatnim miejscem jego przebywania, a więc ona jakby nie ma... Nie ma w sobie takiego imperatywu, żeby opuścić to miejsce. Ona chce tu jakby pozostać. I może tu właśnie ponownie właśnie to wszystko, co doświadczyła w Jezusie, nie pozwala jej odejść z tego miejsca. I pamięta to, co było jej doświadczeniem. To, jak mu towarzyszyła, jak mu usługiwała.
a teraz go nie ma. I nie może mu usłużyć, namaszczając jego ciało. Ale wiecie, takie wspomnienia, kiedy my wspominamy pewne rzeczy, które się wydarzyły, w takich momentach, kiedy wydaje nam się, że Jezusa nie ma, że nas opuścił, to mogą przywoływać w nas wiarę. W jednym z psalmów czytamy: wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Czyli warto wspominać to, co wydarzyło się w naszym życiu w takich momentach jakiejś straty. Kiedy no, wydaje nam się, że no, nie ma Boga. Gdzie jest Bóg? Skoro to wszystko się dzieje. Czy On jest umarły? Dlaczego nie doświadczam Go żywego? I ta jej wiara, która się budzi, powoli jakby przygotowuje jej serce na coś nowego. A wiara głęboka, wiara, która jest oddaniem, która jest miłością, jest wiarą oblubieńczą, która otwiera na bliskość, pobudza bliskość. I kiedy ona płacze za umiłowanym, nie mogąc nawet zobaczyć jego martwego ciała, to jej rozkochane serce, pełne, rozdarte bólem, tak bardzo zagubione, czuje się opuszczone, ale jednocześnie tak jakby przygotowywane na coś nowego. I to widzimy właśnie później, kiedy ona słyszy, dlaczego płacze. Ale chciałabym się jeszcze krótko zatrzymać właśnie na tym doświadczeniu straty. Kiedy wydaje nam się, że Boga nie ma w naszym życiu, to trzeba wrócić do tego miejsca straty. Kiedy utraciłaś to doświadczenie Boga żywego, tego może właśnie mocnego doświadczenia Jego miłości, bo nasze doświadczenia, zmagania, rany, niepowodzenia, kryzysy, one zaciemniają nam tą rzeczywistość, że On jest. Że On jest, widzi, czuje, współczuje i jest najbliżej właśnie w doświadczeniach. I te różne trudy, które sprawiają, że nie możemy rozpoznać obecności Boga, nie mogą nas otworzyć na pełnię, którą On dla nas ma. I nie mogą nas otworzyć na realizację naszego powołania, jeżeli tak bardzo zaczynamy rozpaczać, skupiać się na stracie, jakakolwiek ona będzie. Choroba, śmierć, może rozstanie, może utrata pracy, finansów, cokolwiek to będzie. Wtedy jesteśmy tak bardzo skoncentrowane na tym, co straciłyśmy, czego nie mamy, że nie pozwala nam to zrobić kroku do przodu. Ale tu jest właśnie sens Paschy, czyli umierania razem z Nim i oczekiwanie na Pana, którego nie ma w grobie, ale my jesteśmy w takich naszych grobach. My umieszczamy Go wciąż w grobie, w otchłani, w ciemności, bo nie możemy zobaczyć tej jasności, jak idziemy w ciemności. Matka Teresa przez 50 lat żyła w nocy ciemnej, w ciemności. Ale ona nie straciła Jezusa. Ona nie straciła wiary. Tej pewności, że On jest, mimo że ona Go nie czuje, nie doświadcza, nie ogląda, ale widzi Go w tych ludziach, którym służy. I to jest dynamika wewnętrzna, kiedy mimo wszystko my jesteśmy wierne i w głębi duszy rozpoznajemy, że to jest niemożliwe, żeby Go nie było. To jest niemożliwe. Ja Go nie czuję, nie rozumiem tego, co się dzieje, nie rozpoznaję tych sytuacji. Ale muszę wtedy pobudzić moją wiarę, że to jest niemożliwe, żeby On nie był obecny przy mnie w tym doświadczeniu, jakie mam. Może w samotności, może w depresji,
może w jakimś twoim zagubieniu, może zostawił cię ktoś bliski. I to jest dynamika wewnętrzna, by pójść w głąb siebie i by otworzyć się na doświadczenie głębokiej relacji z Jezusem. I jestem przekonana, że wtedy Jezus przechodzi przez nasze życie i to się nazywa kairos. Kiedy Jezus przechodzi przez nasze życie, kiedy my rozpoznajemy Go przechodzącego, żywego, to jest sens Paschy. Tak przeżywamy Paschę. Dlatego każdego roku przeżywamy Paschę, żeby nauczyć się tej dynamiki wewnętrznej. I Pascha, ona po prostu jest tym, co karmi Kościół. My żyjemy, chrześcijanie żyją od Paschy do Paschy, żeby karmić swoją wiarę. Kościół żyje Paschą. I Pan jest, Pan Paschalny jest we wnętrzu Kościoła. A my jesteśmy Kościołem, czyli On jest w naszym wnętrzu, w naszym rozumieniu. To bardzo chcę to podkreślić tu, właśnie kiedy mówimy o Marii Magdalenie. Bo to doświadczenie, kiedy ona jest właśnie przy pustym grobie, no właśnie zadecyduje o tym, że ona będzie kobietą paschalną, kobietą odkupioną, kobietą, która doświadczy pełni zbawienia. Nie tylko w tym sensie ludzkiego doświadczania Jezusa, bliskości, uwolnienia, ale gdzieś głęboko. I ona, która jest no, takim obrazem miłości namiętnej, miłości absolutnej, w tym momencie, kiedy jest przy pustym grobie, to wydaje się, że nie jest przebudzona przez Ducha Świętego do końca. I to są te słowa Marty Robin. Czyli ta miłość jest ludzka, namiętna, mocna, gotowa na wszystko, ale nie jest miłością jeszcze napełnioną objawieniem Boga. Jest pełna tęsknoty, ona kurczowo trzyma się tej swojej wizji. I dzieje się coś fantastycznego i bardzo jestem poruszona właśnie tym dialogiem. Kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i zobaczyła dwóch aniołów. To jest też pytanie dla nas, jakiej my koncepcji się trzymamy. Nie? Czy jesteśmy w naszym życiu, no już tak przyzwyczaiłyśmy się do takiej wiary martwej, chodzenia do kościoła, ale nie ma doświadczenia i się trzymamy tej koncepcji. No może Jezus innym to się objawia, ale mi, innym pokazuje, uzdrawia, pokazuje misję, ale dla mnie jest jakiś nieczytelny. Czy to jest ta koncepcja? Czy chcesz trzymać się, jak przy pustym grobie, jak przy Magdalena, zatrzymać się? Może czegoś nie chcesz wypuścić? Może jakiegoś twojego wcześniejszego doświadczenia? Chociaż to już umarło. Więc trzeba to wypuścić z ręki. Ale możemy kurczowo być w więzach i więzić ludzi, zawiesić się na ludziach. I uważać, że Pan Bóg musi nam to dać, a ten ktoś mówi, no nie mogę już wytrzymać, oddychać, nie mogę tak żyć. I ona słyszy, niewiasto, czemu płaczesz i kogo szukasz? I to jest świetne, ponieważ ona zaczyna opowiadać o tym swoim płaczu. To pytanie konfrontuje ją z bólem i zachęca do tego, że ona opowiada. I mówi, że no przyszłam tu namaścić ciało, zabrano Pana mego, nie wiem, gdzie go położono. Właśnie ona pokazuje ten ból, tą tęsknotę, a stopień tęsknoty mówi o miłości. Tak? Czyli ten ból, to jej rozdarcie, mówi o jej miłości. I może my też musimy w tych sytuacjach, kiedy jesteśmy jak w grobie swojego życia, zacząć opowiadać swój płacz. Opowiadaj, dlaczego płaczesz? Za czym tęsknisz? Co jest bólem twojej duszy? Opowiedz Jezusowi swój płacz, swoje cierpienie. Z czym sobie nie radzisz? Co cię tak bardzo boli? Jaka strata? Jaka pustka? Jaka samotność? Opowiedz ten swój płacz.
kiedy płaczesz w samotności, kiedy wstydzisz się swojego płaczu, a nie musisz. Bo tutaj aniołowie pytają ją, czemu płaczesz? Więc płacz nie jest zły. Musimy mieć takie przyzwolenie na płacz. Bo ten płacz coś nam pokazuje ważnego. No właśnie też stopień bólu, stopień rozdarcia pokazuje nam tęsknotę. Więc chcielibyśmy też przyjąć, że płacz jest oczyszczający, uwalniający i dobry. Kiedy ona odsłania, właśnie opowiada ten swój płacz, to pokazuje właśnie tą miłość i tęsknotę. I mówi, nie wiem, gdzie go położono. I mówi, bo wydaje jej się, że rozmawia z ogrodnikiem, mówi, że jeżeli ty go wziąłeś, to powiedz mi, gdzie go położyłeś, ja go wezmę. Rozumiecie, jaka to jest miłość, jaka to jest tęsknota, jakie to jest pragnienie posiadania ale martwego Jezusa. Bo ona nie rozumie jeszcze inaczej. Nie wiem, co zrobić. Jeżeli ty go wziąłeś, powiedz mi, bo ja nie wiem. Może właśnie nie wiem, co zrobić z moim życiem, bo jestem jak w grobie. Jak długo nosimy pamięć o śmierci, tak długo jesteśmy przywiązane do Jezusa umarłego w nas. I nie możemy zobaczyć nadprzyrodzonego działania, że ono jest dla nas, ale my nie dopuszczamy, jak długo ona jest w tej rozpaczy, on nie może się otworzyć na zmianę myślenia. I ona mówi, ja go wezmę. Ale to też pokazuje jej czułość, jej wzruszenie, jej miłość. I kogo szukasz? Kogo szukasz? Bo właśnie jakiego Jezusa szukasz? Kogo ty szukasz w swoim życiu? Życie można przeżyć dla kogoś, a nie dla czegoś. Jeżeli żyjemy tylko dla jakiejś idei, jeżeli żyjemy dla kariery, dla sukcesu, dla pracy, to nie wystarcza. I szybko to zobaczymy. Znamy ludzi z show biznesu, którzy żyją dla sławy, dla bycia oklaskiwanymi i wiemy, jak często źle kończą. Nie? Życie można przeżyć tylko dla kogoś, w miłości, w oddaniu. A czasami niekoniecznie wzajemnej. Niekoniecznie wzajemnej. I to też może być spełniona miłość. To na inny temat. Jezus jest jej życiem, jej celem, jej sensem, jej pasją, jej spełnieniem. I tylko Jezus zmartwychwstały może nadać dynamizm temu wszystkiemu, czym ona chciałaby widzieć sens swojego życia. Ale ten dialog jest niesamowity, ponieważ tu przychodzi ten moment, jak czytamy w Ewangelii Jana, kiedy Jezus woła ją po imieniu i tylko mówi jej imię Marią. I to już wystarczyło. I ona już po prostu odwraca się. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, to odwrócenie się, tu od grobu odwrócić się, nie? Ostatnio słuchałam takiego ojca Dominikanina, który powiedział, że to jest taniec, który ona wykonuje, że właśnie w tym tańcu odwraca się. Obróciła się i ujrzała stojącego Jezusa i rozpoznała Go. Rozpoznała tego, którego szukała. I tu właśnie wyłania się cała prawda o niej. Ale chciałabym właśnie zwrócić uwagę na to wołanie po imieniu, na to odwrócenie się, odwrócić się od osadzenia w śmierci, od bólu, od zapatrzenia w rozpacz. I ten obrót, czyli jak nawrócenie, przemiana myślenia, staje się początkiem życia.
Cierpienie może zamknąć, uwięzić, zatrzymać w miejscu, w ciemności, pogrążyć w stracie. A właśnie chodzi o to, żeby się odwrócić. I to Mario wystarczyło, bo ona słyszy swoje imię, które widocznie wielokrotnie słyszała. I czytamy o tym, że imię ma ogromne znaczenie u Żydów, w tradycji żydowskiej, ponieważ określa tożsamość człowieka. Jezus, kiedy ją woła po imieniu, kiedy ona też widzi jego twarz, kiedy ta zasłona opadła i już nic jej nie dzieli od niego, to ona już na nowo wie, kim ona jest. I to jest niesamowite, bo Jezus właśnie w tym momencie dopełnia wszystkiego, stwarza ją na nowo. Obudził ją, wzbudził ją i określił do końca. I on pokazuje, że jej imię jest zapisane w jego sercu. Bo on jest, imię nadaje ten, kto jest właścicielem. Tak jak rodzice nadają imię, Jezus jej nadaje imię. I z całą pewnością również do nas chce zwracać się po imieniu. I każdego dnia chce mówić do nas po imieniu. Tylko czy ty słyszałaś już chociaż raz swoje imię wypowiedziane przez Niego? Czy słyszysz, jak cię woła? I czy znasz tą swoją tożsamość, która związana jest z tym, jak On wypowiada twoje imię i cię powołuje i przeznacza do określonej misji? Czytamy też u Jana, że owce znają głos pasterza. Gdy pasterz woła owce, za obcym nie pójdą, prawda? I pasterze w górach, oni to doskonale wiedzą, że kiedy mają swoje pastwisko i ktoś inny będzie wołał te owce nie ruszą się z miejsca. Ale kiedy pasterz, który jest właścicielem tego stada, je woła, to one natychmiast podnoszą głowy. I ewangelista Jan o tym mówi, że owce rozpoznają głos pasterza. I ona rozpoznaje w Jezusie tego, do którego należy. A Jezus też mówił wcześniej do uczniów, którzy właśnie chwalą się, że duchy nam były posłuszne, uzdrawialiśmy, a Jezus mówi, nie z tego się cieszcie, ale cieszcie się z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. Że twoje imię zapisane jest w niebie. Twoje imię zapisane jest w Księdze Życia. Pamiętacie, jak Mojżesz powiedział, jeżeli nie pójdziesz ze mną, to wymasz mnie z Księgi Życia, moje imię. Twoje imię zapisane jest w Księdze Życia. I z tego możemy się cieszyć. Bo to mówi, kim jestem. To jest najważniejsze pytanie, na które trzeba, żebyśmy dali sobie odpowiedź. To jest pytanie o naszą tożsamość. Maria, ona uchwyciła się poprzez ten obrót i głos i odpowiada rabuni. Normalnie mówiło się rami, nauczyciel. Ona mówi, rabuni, mój nauczyciel, mój, jesteś cały mój. Mój nauczycielu, czułe, piękne wyznanie. I w ten sposób ona potwierdza swoje uczniostwo. Tak, to jest mój nauczyciel. To jest mój mistrz. To jest mój mistrz. Nie? Od niego się uczę. On mnie prowadzi. On jest moim mentorem, kierownikiem, przewodnikiem, moim mistrzem. I czytamy dalej, że wtedy, kiedy właśnie powiedziała rabuni, to ona z całą pewnością przystępuje jakby do stóp Jezusa. Dlatego Jezus mówi, nie zatrzymuj mnie, nie dotykaj mnie. Więc przypuszczalnie obejmuje Jezusa. Jest hebrajski taki czasownik, haptomai. Nie puszczę cię, jesteś mój.
Ale ten gest przyjścia do stóp, o tym pisze też Mateusz, zaraz to powiem, jednocześnie pokazuje, kiedy ona mówi Rabuni i cała jest u stóp Jezusa, pokazuje, że właśnie rozpoznaje Zmartwychwstałego, że oddaje mu cześć, że oddaje mu chwałę. I Jezus w jednej chwili przywraca jej równowagę. Właśnie to, wiecie, to jest ta wisienka na torcie. To, co miało się dokonać. Oczyszczenie serca, emocji, uczuć. I jeszcze tutaj to wszystko jest takie ciekawe, że to się dzieje w ogrodzie. Bo ten grób był w ogrodzie. I ten symbol ogrodu jest symbolem raju. I Jezus przedstawia się jako ogrodnik. No, wydawałoby się, że dziwne przedstawienie jakieś, nie? Ale to wszystko ma symboliczne znaczenie. Bo ogród jest kwitnący, tętniący życiem. Tu nie ma śmierci. I ogród nawiązuje do raju. Do tego wcześniejszego opisu, kiedy Adam z Ewą właśnie przebywają w pełni. I przechadzają się po ogrodzie z Bogiem i przebywają w miłości. Życie bez Boga jest pustynią. A tutaj mamy właśnie ogród. Pustynia, która jest pozbawiona życia, właśnie symbol śmierci, zmagania, poszukiwania. I co się stało właśnie w raju? Po grzechu Adama i Ewy Bóg wydalił ich z ogrodu Eden, a przed ogrodem postawił cherubów, aniołów, którzy byli z mieczami i strzegli bramy do ogrodu i dostępu do drzewa życia. I ci aniołowie, którzy są w grobie, no właśnie oni porzucili swoje miecze, bo pokazują, że jest otwarta przestrzeń. Że niebo jest otwarte. Pokazują, że ten grób zmienia się, ponieważ Jezus jest zmartwychwstały i ten ogród staje się jak brama raju, otwarta. I Maria Magdalena jest pierwszą kobietą, która wchodzi przez tą bramę, która wchodzi do zmartwychwstania, do której aniołowie przemawiają. Nie doświadczyli tego uczniowie. Piotr, który przyszedł wcześniej, Jan, który przyszedł wcześniej. Jest tylko ona. I ona jest pierwsza, która ma otwarte bramy raju, nieba, zbawienia, całej pełni. Wszystko ma, jest dostępne. Życie w pełni. Więc nasze życie podobnie może stać się właśnie tą bramą do nieba, kwitnącym ogrodem i tą dynamiką życia, do której jesteśmy zaproszeni. I Jezus do niej mówi, nie zatrzymuj mnie. To jest bardzo ciekawy motyw. I jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Nie dlatego, że nie chcę być dotykany, ale właśnie mówi, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. A wcześniej Jezus mówił, że wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego. A więc pokazuje naszą drogę, jej drogę, naszą drogę. I pokazuje, że ta droga jest otwarta, bo on ją utorował. I mówi, ja wstępuję do Ojca. A więc otwiera drogę do domu Ojca. I mówi, w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Idę przygotować wam miejsce. Czyli nie musimy się bać śmierci, bo mamy otwartą drogę do domu Ojca. I mamy tam przygotowane mieszkanie i nikt tego miejsca nie zajmie nam. Ono jest tylko dla nas. Ono jest tylko dla nas. Idę przygotować wam miejsce. I znowu niesamowita rzecz, kiedy Jezus mówi, udaj się do moich braci i powiedz im, żeby poszli do Galilei, tam mnie spotkają. Udaj się do moich braci. Nie mówi do uczniów, do apostołów, do tych dwunastu,
ale mówi, idź do moich braci. A więc można powiedzieć, że Jezus przed nią rozgrzeszył uczniów z tego, że go opuścili. I jeszcze mówi, i do Piotra. Udaj się do moich braci i do Piotra. Więc ona ma zanieść tą dobrą nowinę. Ona pierwsza. W Kościele prawosławnym ona jest czczona jako apostołka apostołów. Taki ma tytuł. Jest pierwszym świadkiem zmartwychwstania i jest pierwszą, którą Jezus posyła z misją, żeby powiedzieć o Jezusie zmartwychwstałym, żeby zanieść tą dobrą nowinę braciom. Bo ona jest uczennicą, nie jakaś kobieta. I ona idzie z tą dobrą nowiną. Ma pójść ogłosić to. Wiecie, i to jest u Jana. U Marka, u Mateusza jest trochę inaczej. To jest też fascynujące. Ponieważ tutaj jest inaczej, że kobiety przyszły do grobu, Maria Magdalena i druga Maria, obejrzeć grób. I tam się dokonuje otwarcie tego kamienia i anioł mówi, dlaczego jesteście tutaj, grób jest pusty, szukacie ukrzyżowanego Jezusa, nie ma go, zmartwychwstał. I anioł mówi, udajcie się do braci. I tu się dzieje coś niesamowitego. 28:9. A oto Jezus, tu jest napisane, stanął przed nimi, ale w tłumaczeniu oryginalnym jest, wyszedł im naprzeciw. To jest jeden, jedyny zwrot taki w Ewangeliach, wszystkich czterech, wyszedł im naprzeciw. Nigdzie nie ma tego zwrotu hebrajskiego. Wyszedł im naprzeciw i mówi, witajcie. I Jezus rzekł do nich, nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom. Niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Czego mają się nie bać? Jego? A może braci, którzy przecież uciekli, a my później wiemy, że oni nie dali im wiary, bo mówią, o, przyszły kobiety i opowiadają, że nie ma go w grobie, prawda? On mówi, nie bójcie się tego. Nie bójcie się, idźcie i zróbcie to. Czyli wysyła je na misję, niesamowitą misję objawiania żywego Jezusa, bez względu na to, jak będziesz przyjęta. Może powiedzą, że szalona jesteś. Ona jest szalona. Ona jest szalona, absolutnie. Kocham takie szaleństwo. Wiecie, być taką dziką kobietą, która ma w sobie taki poryw i wbrew wszystkiemu. I ona idzie, one idą, dwie kobiety, to jest też niesamowite, nie? Kobiety razem. Idą. Nie bójcie się. Idźcie i pozwolicie. I to jest decyzja Jezusa. Dlaczego Jezus nie poszedł do tego wieczernika, do uczniów? Nie, poszedł. Wyszedł im naprzeciw. Czyli wybrał kobiety, żeby głosiły Słowo Boże. Amen? Amen. Jesteśmy posłane, żeby głosić Słowo Boże. Żeby objawiać Jezusa, żywego, zmartwychwstałego, który uwolnił mnie i ciebie z naszych grzechów, z naszej jakiejś udręki, słabości, niemocy, z naszej samotności, lęków, pustki, uwolnił i pokazuje ci drogę i miejsce twojego przeznaczenia. Naszym miejscem przeznaczenie jest głoszenie Jezusa żywego, zmartwychwstałego. I to jest droga Kościoła. To jest nasza misja. I nikt, żadna z nas nie może się wymówić, że to nie jest o mnie. Bo to jest o nas. Bo to jest o nas. I On wychodzi nam naprzeciw i mówi, nie bój się, tylko idź i opowiadaj innym. Widziałam Pana i to mi powiedział. Tak jak Samarytanka, kiedy spotkała Jezusa, gdzie poszła? Do takich, którzy ją lubili? Nie, poszła do tych, którzy z niej szydzili, którzy ją wyśmiewali. Bo dlaczego poszła do studni w południe? Bo się wstydziła. Bo miała już potem tego, jak ją oczerniają i mówią, jaka to ona jest. Miała 5 mężów, teraz jeszcze ma 6 faceta. Tak, ona już miała potem tego wszystkiego. I ona do tych ludzi poszła.
przyprowadziła do Jezusa. Chcesz twoje miasto przyprowadzić do Jezusa? Jezus dał jej całe miasto do zewangelizowania. I to jest nasza rola. To jest nasze zadanie. Nie możemy się wymawiać. Amen? Amen. Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie. I wiecie, tu jeszcze jest dodatkowy motyw, że to właśnie kobiety są wezwane i powołane. I nikt nie może mi ani w kościele, ani w świecie zarzucić tego, że jako kobieta głoszę Słowo Boże. To jest moje życie, to jest moja droga, to jest moje powołanie. I chcę, żeby jak najwięcej kobiet to robiło w kościele. Bo dzisiaj kobiety potrzebują przebudzenia. Być kobietami światła, mocy i zmartwychwstania. Bo ile jest kobiet wciąż udręczonych, opętanych grzechem, złem, demonami? Ile jest ludzi tak strasznie zagubionych? Kto ma do nich pójść? No właśnie ty i ja. To my mamy zadanie do wykonania. I to nie ma co się ociągać, moje drogie. Amen? Ten powód. Jesteśmy tak samo powołane, jak każdy ksiądz, jak każdy inny człowiek. I jak któryś ksiądz ci powie, że jesteś kobietą i masz milczeć w kościele, to powiedz to zdanie. I powiedz, że bardzo głęboko się myli, że nie zna Jezusa Zmartwychwstałego, który objawił się pierwszej Magdalenie, nie uczniom, że potrzebuje się trochę douczyć. Bo taka jest prawda. Ja, wiecie, nie chcę tutaj, wiecie, szydzić, nie chcę używać sarkazmu. Taka jest prawda. Ile razy to słyszymy kobiety w kościele? Może do sprzątania, może tam coś? Nie. Oczywiście, że to też możemy zrobić. Ale to jest nasze miejsce. Głosić Jezusa Zmartwychwstałego. Oczywiście warunkiem tego jest doświadczenie tego, spotkanie Jezusa Zmartwychwstałego w moim sercu, w moim życiu. I doświadczenie tego, że On przemienił moje życie, bo ja mam pokazać to doświadczenie, dawać świadectwo przemiany mojego życia, co zmieniło się w moim życiu. Więc mam pytanie, czy spotkałaś Pana Zmartwychwstałego w tą Paschę? Albo może dzisiaj na modlitwie? Co zmienił w Twoim życiu? I to możesz powiedzieć koleżance w pracy, sąsiadce, może komuś w tramwaju, czy gdziekolwiek będziesz, możesz ogłosić żywego Jezusa i powiedzieć, widziałam Pana i to mi powiedział o mnie. I to robi Magdalena, Maria i one to po prostu zrobiły. Bez względu na to, jaki miały odbiór. Ale to, że każdy z ewangelistów podkreśla właśnie to, co się dokonało, nie przemilczeli tego, to pokazuje, że one były bardzo poważane w pierwszym kościele. Że w pierwszym kościele były otaczane szacunkiem, uznaniem i przyjęciem. Tradycja mówi o tym, że Maria Magdalena absolutnie oddała się Jezusowi i prowadziła życie właśnie oblubienicy. Że udała się na pustynię. Nie mamy tego w Biblii. To bardziej możemy wyczytać w jakichś takich opisach z tradycji. Ale w każdym razie to jej życie jest świadectwem i jest proroczym znakiem na dzisiejsze czasy. Na dzisiejsze czasy. Więc prośmy Boga razem z Marią Magdaleną, by nasza wiara, paschalna wiara, by nasza odlubieńcza wiara rodziła się z pasji, z tego dynamicznego spotkania i z takiego porywu serca, byśmy miały gotowość do tego, żeby ukazywać całym swoim życiem i słowem żyjącego Jezusa, który jest zainteresowany życiem każdego człowieka. Kiedy ty usłyszysz, że On woła ciebie po imieniu i objawia ci, jakie jest twoje przeznaczenie,
bo urodziłaś się dla jakiegoś celu, dla konkretnego zadania, dla konkretnej misji. To jest zawsze pierwsze. To jest pierwsza misja. Bo to, że wyjdziesz za mąż, jest okej, ale pierwsze jest, żeby głosić Ewangelię. To, że będziesz nauczycielką, lekarzem, prawnikiem, jest okej, ale pierwsze masz głosić Ewangelię. Masz głosić żywego Jezusa. Czyli wszystko inne jest ważne, ale tu jest fundamentalne posłanie. Do życia w Panu i w misji tej apostolskiej jesteśmy przeznaczone od początku. I chrzest nadaje nam ten mandat do tego, żebyśmy szły i głosiły Ewangelię. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Tak? Tak jak Jezus mówi do apostołów. To dotyczy się również nas, kobiet. Więc prośmy, żeby każde nasze spotkanie z Jezusem było spotkaniem odbieńczym, było spotkaniem w takim duchu odkupienia, było aktem miłości, byśmy miały żywą wiarę i byśmy poszły oznajmić światu. Widziałam Pana. Widziałam Pana. Amen. Niech tak się stanie. Niech to będzie nasza droga. Nasze życie. Maria Magdalena wyraźnie nam to pokazuje, do czego jesteśmy wezwane i zaproszone.